słuchamy was. Siadamy jak najbardziej z tyłu się da. Jestem na samym tyle siedzenia. Odchylamy się najbardziej jak się da do tyłu. Na prostych rękach. O kurwa! Zobaczymy, co nam wypisaliście. Tak, na szybkości. Oczywiście wszystkich komentarzy nie przeczytam. Nie sprawdzę, bo czas na to nie pozwala. I to, że mam mało miejsca na karcie. Na karcie mam mało miejsca. Dobra, co tam mi za rady daliście? Oczywiście jak jakieś ominę, to bardzo za to przepraszam. Mogłem przeoczyć, bo to wszystko jest zrobione na szybkości. Nie przygotowywałem się do tego. Dużo komentarzy jest takich, żeby balansować ciałem, biodrami, przesuwać się dupą na tym siedzeniu i jak ściągam je, na przykład wciągam je w lewo, żeby rękami skręcić w lewo, a odbić się ciałem w przeciwną stronę. Bardzo mądre i przetestuję to oczywiście. Albo żeby skręcać kierownicą po prostu, kierownicą skręcać, to też przetestujemy. Zmień bieg na podczas jazdy. Na razie to chciałem się na jednym biegu nauczyć jeździć, a co dopiero o zmianie biegu. To jeszcze troszeczkę za wcześnie ta rada. No hamulcem już uczyłem się z jedną nogą i coś mi tam wychodzi, chociaż nie jestem jeszcze specjalistą a propos hamulca na tylne koło, nie? I CTR-ka mabym nowy hamulec z tyłu, jest tak... Pod tym względem na jeździe na kole jest lepszy ze względu takiego, że jak się naciśnie ten hamulec, on tak nie reaguje. Wtedy dla początkującej osoby, mi się przynajmniej wydaje, dla początkującej osoby na kole przy jeździe, on nie jest taka żyleta, o tak wam powiem, ten hamulec. Bo na przykład ja hamulec na tylne koło w moim MRF-ie, to ja mam żyletę, mam dwutłoczkowy zacisk z tyłu i po prostu ja dotykam hamulec i blokuję koło od razu. I tam jest dopiero przerobane na kole jeździć. Patrzymy jeszcze dalej, póki jeszcze jest bateria. Za niego mi się skończy, jeszcze pasuje coś polatać. No i tu jedna osoba jeszcze mi pisze, żeby spuścić trochę powietrza w tylnym kole. Ja tak mam pół bara. No więcej niż pół bara, bo wzrosło mi widzę ciśnienie teraz. Bo jest, rozgrzała się opona. Rozgrzała się jej opona i mi ciśnienie wzrosło. Bo jak leżała w cieniu w zimnie, no to było mniej tego powietrza. Widzę, że teraz mi ciśnienie w tylnym kole wzrosło. Dobra, telefon do kieszeni. Dajemy. Ubieramy rękawiczki, bo mało jest czasu do nagrywania. Dobra, próbujemy. Na początku próbujemy na tym ciśnieniu w kole tylnym. A jak nie będzie mi wychodzić, no to spuścimy ciśnienie. Coś mi się wydaje, że ja mam takich zarąbistych widzów na tym kanale, że... Nauczą mnie jeździć na kole. Widzowie mnie nauczą na kole jeździć. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, posłuchamy was. Może troszeczkę dmuchać, bo jest tak wiecznie trochę. Dobra, na razie spróbuję na spokojnie na jedyneczce. O, nie pojadłem sobie rano śniadania, widzę. Paliwko kapie, kurde. No i będzie nieekonomicznie. No i znowu dzisiaj więcej wyleje mi się paliwa niż spalę, kurde. Muszę jakąś buteleczkę zamontować albo coś przy wężykach do odpływu i to paliwo łapać, bo to w takim czterosuwie jak TTR-ka, no to... Dobra, siadamy, słuchamy was. Siadamy jak najbardziej z tyłu się da. Jestem na samym tyle siedzenia. Odchylamy się najbardziej jak się da do tyłu, na prostych rękach. O kurwa! Ale widać efekty! Jan! A wiecie jaki błąd popełniłem? Spanikowałem! Jesteś! Spanikowałem i nie nacisnąłem za hamulca, tylko wystawiłem nogi. Ale? Ale łatwiej. Ojeju, prawie gleba. O,
Postaw. Muszę się nauczyć to sterowanie. Przy mniejszej prędkości będzie to bardziej widać, czy balans z ciałem. Tak mi się wydaje. A, i widzieliście? Zarąbałem sprawę po pieronie. Po chuj te nogi odrywałem. Muszę sobie przywiązać trytkami, kurde, do podnóżek. Było dobrze, tylko się nie odchyliłem. Nie rozumiem, kurde. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie mogę. Nie mogę się przełamać. A few moments later. Coś było lepiej. Ale było lepiej. Przejechałem kawałek przynajmniej. Jak się nauczę wolno jeździć na jedynce z jedną nogą, teoretycznie to też uczy chyba balansu, tak mi się wydaje. Będziecie przynajmniej widzieć, jak mi to idzie. To jazda na kole. Bez żadnej ściemy, nie? Jak się nie udaje, to się nie udaje. Straciłem równowagę. Ale coś to skręcanie kierownicą daje, tak wam powiem. Czego się tu bać w takiej prędkości? Teraz było dobrze. Nie ma się czego bać. Muszę się przełamać. Muszę się przełamać. Nie mogę się, kurna, bać. Bardziej, o. O. Większa prędkość. Większa prędkość, kurde. Hop. O. 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 I hamulec. Elegancko. Elegancko. Jeszcze raz. Mamy dojechać do mostku, albo będzie w pierdol. Teterka. Masz dojechać do mostku. Hop! O! 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 I nawrotka. O! Elegancko. Prawidłowo. Z jedną nogą już tak zaczynam powolutku to ogarniać. O, czekaj, momencik. Balans, cały czas ten balans.